Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano, witam was w serii pytań i odpowiedzi. Mam tutaj pytanie już naszykowane, pytanie dotyczy Advaity Vedanty, także czytamy i lecimy jak zwykle z tematem. Daria pyta, czy mógłbyś wypowiedzieć się na temat Advaity Vedanty? Twoje materiały są naprawdę wartościowe i twoja perspektywa również przypadła mi do gustu. Dlatego jestem ciekawa, co o tym sądzisz i co masz do powiedzenia. Pozdrawiam. Dzięki za pytanie, bardzo mi miło. Także, co ja mogę wam tutaj powiedzieć? Ja zaczynałem swoją przygodę z rozwojem osobistym kilka lat temu i poprzez rozwój osobisty dowiedziałem się o medytacji. I za sprawą zainteresowania medytacji trafiłem na kanał Leo z actualize.org i on przedstawił mi perspektywę, no tą duchową, dotyczącą oświecenia i tak poprzez grzebanie w internecie i szukanie informacji odnośnie oświecenia trafiłem na non-duality, czyli taką nowoczesną formę Advaity Vedanty. No i zacząłem się wtedy uczyć więcej, studiować więcej. To były czasy, wiecie, 5 lat temu, to tak nie było zbyt wielu jeszcze wtedy nauczycieli i to nie były tematy takie zbyt popularne, przynajmniej tak mi się wydaje, może się mylę. I najbardziej takim powszechnym nauczycielem Advaity był Moji i on tak jakby no, stanowił w tamtych czasach, 5 lat temu, taki autorytet Advaity dla mnie. Wtedy też poznałem Eckharta Tolle, Alana Wattsa. W ogóle zainteresowałem się psychologią transpersonalną. Ja wtedy studiowałem, byłem na studiach. Zainteresowałem się głębiej pracami Abrahama Maslowa. To ten gość od piramidy. Tylko oprócz samej piramidy, on przestudiował dużo więcej tematów i jego prace zawierają dużo więcej informacji. Informacji, których nie uczy się w szkole. I polecam w ogóle przestudiować Abrahama Maslowa. To jest bardzo ciekawa osoba. On studiował osoby, które doświadczały w życiu doświadczeń mistycznych i doświadczeń szczytowych. No i zebrał całą masę przeróżnych badań, informacji na temat samych doświadczeń mistycznych, samych doświadczeń szczytowych, niedualnych. No i on między innymi wyszedł po raz pierwszy z taką teorią, że ludzie mają różne poziomy potrzeb i gdy zostanie zaspokojony pewien poziom potrzeb, to zaraz wyłania się kolejny i stąd ten taki model, wiecie, strukturalny, nie? Podobny model powstał na bazie różnych obserwacji i to jest między innymi Spiral Dynamics. Ale powróćmy do Advaity Vedanty. Skąd się wzięła Advaita Vedanta? Advaita Vedanta wzięła się ze wschodu. Wiecie, wschód, Azja, Chiny, Indie. Przede wszystkim Indie. Mamy ruch Advaity, który wywodzi się z tego, co pamiętam, z siankaryzmu, Adi Shankara. To był pierwszy guru, który zapoczątkował Advaitę. Z tego, co pamiętam, to on też bardzo dużo filozofii ujednolicił, bo była tam cała masa różnych plemion, dzikusów. Każdy wierzył w to, co chciał i on był jednym z takich czołowych filozofów, który ujednolicił system. Może wyglądało to trochę inaczej, tak opowiadam trochę swoimi własnymi słowami, ale z tego co wiem, to te filozofie wschodu były w przeróżnych kwestiach pomieszane, tak samo Zen był pomieszany, Chan, tak, bo tam w sumie to buddyzm, Chan, Zen, w podobnych kwestiach kulturowych powstawały. Ktoś, kto się na tym zna, być może teraz uciąłby mi głowę za to, co mówię, ale mniej więcej tak to wyglądało. I możecie zaobserwować w tym wszystkim jedną taką wspólną kwestię, wiecie, buddyzmu, Advaity, Zen, nie? Wiecie, tych takich wschodnich, mieszanek kulturowych, związanych z religijnością, duchowością, ze świadomością, to jest to, że one są dosyć chaotyczne i są mało takie uporządkowane. Inaczej jest na przykład u nas na Zachodzie. Mamy chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zawiera taką strukturę, dogmę, moralność, tak. Taki duży jest nacisk na porządek, nie? Na taką ścisłą dualność tego, co jest dobre i tego, co jest złe. Na wschodzie tak nie jest i nie było.
Dlatego właśnie przy przenoszeniu tych nauk ze wschodu na zachód mamy takie pomieszanie jest, nie? Bo sednem wiedzy wschodniej, czy to weźmiemy Advaitę, czy weźmiemy buddyzm, czy weźmiemy zen, czy weźmiemy jakiś inny odłam, to jest takie przekonanie, że życie to jest iluzja, tak? Że życie jest złudzeniem, że nasze ego jest złudzeniem, że jedyną taką obiektywną prawdą dotyczącą poznania rzeczywistości jest świadomość i jest to Brahman, czyli byt ostateczny, Bóg, tak? Jedność, niedualność. I sednem myśli Advaity jest to, że istnieje Atman. Atman to jest każdy z nas, to jest nasze poczucie indywidualności, to jest też nasze ego. I Atman jest zarówno Brahmanem, czyli każdy z nas jest zarówno Bogiem, czyli jest całością. Jest możliwość doświadczenia siebie, czyli tak jakby przebudzenia, kiedy uświadamiamy sobie naszą totalność, naszą całość, czyli to, że jesteśmy Brahmanem. I to jest sedno myśli Advaity i niedualności. I stały się te nauki u nas takie popularne, moim zdaniem, ze względu na narastający ateizm, tak? Ludzie stali się coraz bardziej ateistyczni, zaczęliśmy dążyć w kierunku materii, ale w materii też nie odnaleźliśmy rozwiązania naszych problemów, ani ulgi od cierpienia. A że większość ludzi, tak myślę, dzisiaj tak już odbiega trochę od chrześcijaństwa, od takiego wierzenia w dogmę i zapragnęliśmy czegoś więcej. No i wschód nam oferuje takie doświadczenia bezpośrednie, tak? No to stało się to nagle takie popularne, stąd nagle non-duality stało się takie popularne, nie? Że odrzucamy wszelkie koncepcje i wierzenia i na powrót jednoczymy się ze źródłem, możemy to rozpoznać. Eckhart Tolle też stał się taki popularny, tak? Bo zaproponował bardzo proste rozwiązanie duchowe, czyli skupienie się na tu i teraz, tak? Bez komplikacji jakimiś technikami medytacji czy tym, czy tamtym, bez taką ezoteryczną, skomplikowaną wiedzą, bez takiej skomplikowanej wiedzy ezoterycznej. I to też się tak rozpowszechniło u nas. No ale zawsze jest tutaj ten zgrzyt, nie? Pomiędzy rzeczywistością materialną a rzeczywistością duchową, naszym życiem w uwarunkowaniach, a absolutną wolnością pochodzącą z jedności, bo zawsze, gdy tłumaczymy duchowość, to używamy tutaj słownictwa, używamy symboli, znaczeń, które znamy, które są w naszym ogólnym światopoglądzie przyjęte i uznane za coś powszedniego. A tutaj chcemy wyjaśnić coś, co jest absolutne, coś, co jest nieskończone, coś, co jest poza granicami postrzegania, coś, co jest ponad koncepcjami. I używamy do tego koncepcji, tak? I dopóki ktoś tego nie doświadczy tak namacalnie, to tak na dobrą sprawę nigdy nie wiemy, o czym mówimy. Dopóki ktoś faktycznie albo nie zrobi self-inquiry, albo nie zacznie medytować, albo nie pójdzie na satsang, czy nie spróbuje jakiejś praktyki, bo te wszystkie praktyki mają na celu stworzyć takie połączenie, wyryć taką ścieżkę pomiędzy osobistym ja, czyli ego, Atmanem, a absolutnym ja, czyli Bogiem, czyli jednością, czyli świadomością kosmiczną. I jak ktoś to rozpozna, ktoś tego doświadczy, to wtedy ma to doświadczenie już dla siebie. Tam to doświadczenie charakteryzuje to, że ma się ten moment szczytowy, ma się ten moment unii i nie ma się tych zwątpień. Jest to poczucie takiej bezgranicznej obecności. Tutaj przychodzą też takie dodatki, jak na przykład poczucie bytu, swojego własnego bycia, swojego własnego ciała, czy jedność umysłu z ciałem, bo przecież też na zachodzie żyjemy w takiej dysocjacji, że jestem ja i moje ciało, nie? Jakby ja i moje ciało było czymś oddzielnym, nie? Traktujemy umysł jako wroga, a tak na dobrą sprawę umysł wyłania się z pola świadomości, jest narzędziem pochodzącym też ze źródła naszego mózgu, a nasz mózg przecież jest narządem jak każde inne, jak jelita, jak serce, jak płuca, nie? Więc stworzyliśmy sobie takiego wroga, jakim jest nasze ego. I to wynika też z kwestii komunikacji, tego jak opowiadamy o duchowych prawdach, o tym, czym jest iluzja. Czym jest iluzja? Iluzja to jest bardzo pejoratywne, czyli takie negatywne słowo, bo nam się zaraz kojarzy iluzja.
o, że życie jest takie mało ważne, albo ja jestem mało ważny. I zaczynamy tłumaczyć sobie te koncepcje właśnie z języka wschodniego na język zachodni. Na wschodzie osoby, które były w Indiach, doskonale wiedzą, jaki tam jest chaos, tak? Tam nie ma jakiejś takiej większej struktury wartości czy nadrzędności. Wszystko jest takie chaotyczne. U nas na zachodzie jest już ten porządek i my mamy coś takiego jak poczucie wartości, które wiążemy z naszym ego. I dla nas niektóre rzeczy są ważniejsze, inne mniej ważne. I tłumacząc to z języka wschodniego na zachód, no my mamy taki zgrzyt i ciężko nam się z tym odnaleźć. Bo teraz wszystkie te przekonania i wiedza, ta mądrość pochodząca z Advaity wydaje nam się taka bardzo absolutystyczna, nie? Taka trochę, nie chcę powiedzieć ezoteryczna, ale taka mega mistyczna, mega nadludzka, mega nieludzka, nie? No ja pomijam tutaj jakieś różne niuanse związane z duchowością, jak ktoś faktycznie używa je jako ucieczki od życia, chociaż na dobrą sprawę, jak inaczej to zakomunikować, jak nie jako forma, nie wiem, szukania ulgi w tym wszystkim, tak? Czy teraz modny jest też koncept spiritual bypassingu, czyli właśnie tej ucieczki od życia, nie? Ale słuchając tych teorii, i tak można mieć poczucie, że ci ludzie też nie do końca zrozumieli tą duchowość, bo spiritual bypassing może i też staje się taką modną koncepcją uciekania od problemów, od emocji, czy tam tłumienia, czy w ogóle wiecie, te różne takie duchowe anegdotki dotyczące wibracji, wyższych, niższych stanów świadomości. No, tłumaczę to na taki ludzki język. Ja uważam, że jesteśmy w takim okresie, kiedy uczymy się integracji życia duchowego z życiem materialnym. I mało jest takich osób, które ogarnia te dwa tematy jednocześnie. Naprawdę. Znaleźć taką osobę całkowicie zrównoważoną w tym, to jest złoto. To jest naprawdę złoto. Ja znam bardzo mało takich osób. I mi samemu, żeby tak mieć taką równowagę w życiu na co dzień, no wymaga to trochę pracy. Trzeba troszeczkę też zmienić styl życia, trochę światopogląd, mieć tą wiedzę intelektualną również, nie odrzucać umysłu, rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. No to jest trochę taki proces, nie? Bo z jednej strony wydaje się, że to doświadczenie niedualności czy oświecenia jest takie jednorazowe, puf i po ptokach, ale z drugiej strony mamy też ten proces dojrzewania, uczenia się, schodzenia na ziemię i integracji tego wszystkiego. Ja myślę, że jako społeczeństwo też uczymy się to lepiej opisywać i integrować. Każda nowa książka, każdy jeden nowy nauczyciel, tak myślę, że wprowadza tutaj nutkę świeżości, ale też niektóre prawdy zostają odkopywane na wierzch, wydobywane, na nowo redefiniowane, w zależności od kontekstu kulturowego, w jakim się znajdujemy. No i są tak przyswajane przez nas, nie? Dobra, tak podsumowując to nagranie. Advaita jest ze wschodu, nauką ze wschodu i przenosząc ją na język zachodu, mamy tutaj pewne zgrzyty i należy to rozumieć. I należy rozumieć też to, że kwestia Advaity nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pozostawania w jedności, ale również do integracji tej jedności w życiu codziennym. I jest to samo doświadczenie przebudzenia, jest to doświadczenie transformujące życie, które trochę trwa i ma też ścisły związek z przebudzeniem Kundalini, o którym często nauczyciele Advaity nie mówią, a jest to bardzo ważny element, bo to w zasadzie przebudzenie Kundalini doprowadza do doświadczenia mistycznego jedności. I to z doświadczeń mistycznych, właśnie unii z kosmiczną świadomością, które są wynikiem przebudzenia Kundalini, powstało non-duality. Z tego powstawały wszystkie religie, tak naprawdę: chrześcijaństwo, buddyzm, Zen, wymień jakąkolwiek religię chcesz. Wszystkie powstawały, ponieważ był człowiek, który miał doświadczenie mistyczne, jedności z całym kosmosem i nagle miał tą pewność, no bo wiecie, żeby założyć religię, to trzeba mieć mega pewność siebie. To nie jest tak, że, nie wiem, przeczytasz podręcznik i jesteś na to gotowy. Wydaje mi się, że naprawdę trzeba mieć to doświadczenie mistyczne, żeby mieć tą niezachwianą pewność i taką charyzmę, żeby wpłynąć na ludzi i założyć tą religię. No i musi to być poparte jakimś doświadczeniem duchowym. No i pytanie, skąd to doświadczenie duchowe się bierze, nie? Każda religia opowiada to innym językiem, ale jak zbierze się te doświadczenia mistyczne do kupy, to można z
zwrócić uwagę na to, że one są wszystkie jedno takie same. Mamy zanik to poczucia tożsamości, bezczasową jedność, brak poczucia woli, stopienie się z jakąś całością, doświadczenie unii, jedności, miłości, Boga, absolutu, przepływu, mega kreatywności, wizji kosmicznych, tak? No różnie to ludzie doświadczają, ale są te takie smaczki, które są bardzo podobne do wszystkich. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że pomogłem, że wytłumaczyłem co nieco, że wyciągniecie z tego wideo coś dla siebie. Dzięki za pytanie, Daria. Ja mam na imię Damiano, ale się powtarzam, ale tak to jest. Jakoś trzeba zakończyć to wideo. Trzymajcie się cieplutko, dajcie dla mnie łapy w górę. Stawcie swoje przemyślunki, stawcie swoje komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zadać również na dole. Zapraszam Was na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Jeżeli chcecie wesprzeć mój projekt, to na dole są linki. Zapraszam również na prywatne konsultacje. Wiem, że są pewne problemy w związku z moimi kursami, bo platforma się troszeczkę, że tak powiem, posypała, ale niebawem to naprawię, jak znajdę trochę czasu, posiedzę nad tym, albo przerzucę swoje kursy na inną platformę, albo sam stworzę sobie swoją platformę. Zobaczę, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Na razie nie chcę się na tym skupiać, potrzebuję trochę czasu, przestrzeni dla siebie i cierpliwości, bo szukam jakiegoś takiego konkretnego rozwiązania, które pomoże mi przekazywać wiedzę w taki uporządkowany sposób i nie chcę iść tutaj po łebkach na szybko, ale już wolę, żeby pojawiło mi się coś takiego długofalowego, co pomoże mi to ogarnąć, więc nie chcę się tutaj po prostu z tym spieszyć, a wiedza i tak jest, więc prędzej czy później ją po prostu przekażę, nie? Więc tutaj też nie przejmujcie się tym i miejcie tą świadomość, że nad tym wszystkim pracuję. Potrzebujemy po prostu trochę cierpliwości. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.